W większości urzędów gmin praktykuje się tworzenie rocznych programów współpracy pomiędzy lokalnym samorządem a organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele projektu Pact.com.org, który za cel postawił sobie polepszenie relacji między tymi dwoma sektorami, postanowili stworzyć i jednocześnie zapoczątkować plan wieloletni takiej współpracy. Najważniejsze dla nas dzisiaj było wybranie celów strategicznych, czyli tego, w którym kierunku organizacje mogłyby współpracować, obszarów takich, w których organizacje mogłyby współpracować z samorządem, gdzie samorząd widzi miejsce na to, żeby coś oddać organizacjom. No i do tego teraz jeszcze musimy się zastanowić, które zadania są realne w perspektywie najbliższych 5 lat do zrealizowania, bo należy jeszcze przypomnieć, że to dzisiejsze spotkanie było wynikiem wcześniejszych naszych rozmów. Spotkanie było podsumowaniem wcześniejszych, na których organizacje pozarządowe przedstawiały swoje propozycje. Jest mały krok do przodu. Niestety to jest proces, który wymaga jednak dłuższego czasu. Organizacje, które od początku uczestniczyły w pakcie, bardzo jakby tak chętniej przychodzą na następne spotkania. Pozostałe próbują. Raz przyjdą, raz nie przyjdą. My zachęcamy wszystkich, żeby na każdym etapie się włączali, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość. Współpraca tych dwóch sektorów jest bardzo istotna. Mimo wielu barier i trudności, przedstawiciele projektu wierzą, że głos lokalnej społeczności poprzez organizacje pozarządowe będzie widoczny. To jest obszar, który rzeczywiście może się wydawać taki poboczny, tak? Przy różnych inwestycjach, przy różnych takich medialnych, dużych wydarzeniach, ale tak naprawdę to jest coś, co jest najbliżej nas. Bo jeżeli my, mieszkańcy, nie zaczniemy decydować o tym, jak chcemy żyć, chcemy troszeczkę samodzielnie zmieniać to otoczenie, no to sorry, ale nie oczekujmy, że samorząd za nas dokona tego, czego my potrzebujemy. W gminie Krosno-Odrzańskie funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Niektóre działają prężnie, a inne w ogóle. Znaczy, z naszych obserwacji, i tutaj nie tylko w naszej gminie, ale i w całym kraju, no ten potencjał nie jest wykorzystywany. I dążymy do tego, żeby organizacje działały prężniej, żeby bardziej starały się o pozyskanie po prostu środków, żeby realizowały więcej zadań. Także no tu jest duże pole jeszcze do popisu i do zwiększenia tych działań. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą. Wypracowany zysk przeznaczany jest na realizację swoich zadań.